może się zdarzyć, że chcielibyśmy wykorzystać też tutaj te przyciski pomocy. W tym momencie, jeżeli przycisnę te dwa przyciski, to jeżeli mamy, korzystamy z aplikacji mobilnej, bądź tutaj mamy podłączenie do stacji monitoringu, to jak najbardziej ten sygnał tutaj zostanie przesłany. Ale jeżeli chcielibyśmy dodatkowo mieć taką sygnalizację tutaj na sygnalizatorach zewnętrznych, to musimy taką tutaj opcję też włączyć. Więc musimy wejść w menu instalatora. Przechodzimy strzałeczką w prawo, bądź jeżeli znamy już tutaj te menu 0.15, to jest trzeci zestaw opcji, potwierdzamy gwiazdką i teraz mamy, przechodzimy strzałeczką w prawo, panika, alarm głośny jest na N, tak jak widzimy, potwierdzamy gwiazdką, zmieniamy na T i dochodzimy tutaj haszem z menu programowania. W tym momencie zwróćcie uwagę na sygnalizator, po przyciśnięciu tutaj tego przycisku w pomocy, w tym momencie mamy również sygnalizację tutaj głośną, powiedzmy na wyjściu bel sygnalizatora. Tutaj do momentu, aż w zasadzie to rozłączymy, taka sygnalizacja będzie informowała o właśnie takim zdarzeniu.